Każdemu, kto ogląda YouTube'a, z pewnością chociaż raz wyświetliła się głupia animacja w postaci shorta, gdzie toalety walczą z gościami, którzy zamiast głowy mają kamerę. Widziałaś to? I śpiewają skibidi dam dam dam, yes yes! Absolutnie ani razu jeszcze tego nie widziałam. No to czyli słabo śledzisz YouTube'a. Moi kochani, jeżeli chociaż raz wam się ta dziwna animacja skibidi toilet wyświetliła, zostawcie łapeczkę w górę, zobaczymy ile osób wie, o czym mówię. Dzisiaj razem z JJ.com postanowiliśmy się poświęcić dla was i obejrzymy aż 41 krótkich animacji, które zostały opublikowane i uwaga, uwaga, dzisiaj została opublikowana nowa 41. Wow, to ludzie muszą być naprawdę wkręceni. Tak, gościu robi porąbane animacje i generalnie ta fabuła jest bardziej złożona i dzisiaj my ją postaramy się razem z wami zrozumieć. Poznajemy na samym początku w pierwszym odcinku Skibidi Toilet. Jest to gościu, który śpiewa z toalety. Taką głupią piosenkę. Okej, to jest już zaczyna być chore, a co dopiero będzie później. I to jest teraz drugi odcinek, gdzie Skibidi Toilety zaczynają się już generalnie rozmnażać, widzisz? Już nawet są w pisuarach, nie tylko w toaletach. I mamy jakąś babkę, która śpiewa w niebieskich włosach, zielonych, sorry. Okej, lecimy dalej, trzeci odcinek. O, to są bardzo króciutkie te odcinki. Wow, teraz Skibidi Toilet jest jakimś wielkim bossem. Tak, to wygląda jak jakiś boss, toaletowy boss. Czyli można powiedzieć, że Skibidi Toilety się rozmnażają? Patrz, ludzie siedzą na toaletach i piją, nie? Na toaletach? Tak. I Skibidi Toilet wjeżdża, śpiewa piosenkę i co będzie się działo? Okej. Wchodzi boss? Wchodzi z bossem, no. I będą atakować ludzi? Ale ten boss jest przerażający. No. Okej, czyli ludzie zaczynają walczyć z toaletami. Czemu ta toaleta lata i czemu naokoło niej spływają helikoptery? To jest muzyka jeszcze z Gwiezdnych Wojen. I jeszcze oni z ust wypuszczają kolejne toalety. Tak, czyli Skibidi Toilet szybko się rozmnaża. Epizod numer 6. Okej, ludzie tańczą. DJ w toalecie. Ale to jest pod Beat Wednesday. Tak, tak, to jest ta piosenka. Mam nadzieję, że nie dostaniemy copyrighta. Okej, lecimy dalej. 8 odcinek. Jakiś gościu podchodzi do toalety. Skibidi Toilet śpiewa. Okej, on go chce spłukać, tak? I pociągnął za spłuczkę i go spuścił. Okej. I inne toalety zaczynają go atakować? Tak, spójrz na to. I idzie jeszcze boss. Nagle idzie boss. Wkurzony. Ale czy mi się wydaje, że ten boss za każdym razem wygląda inaczej? No, ale wow, mniej więcej wiemy, o co chodzi. Okej. To są jakieś kamery, tak? Czyli to ten gościu, który poszedł toalety, to był z taką kamerą na głowie. I zaczyna się wojna. Ludzi kamer kontra Skibidi Toilety. O co to chodzi? O, gruba faza, jakiś pomnik. Pomnik to jest pomnik tego, co go spuścił, pierwszego. I patrz, on znalazł... Kolejne spuszczają. On znalazł taktykę na Skibidi Toilety, wystarczy ich spuścić. I spryskał go, jest znak kamery. I zobacz, tutaj Skibidi Toilety są w postaci policjantów, czyli jesteśmy jakby w świecie Skibidi Toilet? Albo trochę Skibidi... tego, trochę tego. Albo Skibidi Toilety przejęły świat. Kościół, nie, no, Skibidi kościół Toilet? Z toaletą. Okej. Czyli wiemy, że Skibidi Toilety mają swojego boga. I kamery ma. Wchodzą kamery i robią napad na kościół. Tak, on go zjadł. I patrz, szedł mu na plecy i spuścił go. No dobra, zaczyna się wielka walka. Mega porąbana fabuła. Zobacz, Skibidi Toilety, bossy. Jest więcej bossów. Tak, takie wielkie olbrzymy kontra kamery. O, co kurde. Jeszcze większy jest gościu i ma rogi jeszcze na dodatek. Okej, zobacz, oni walczą na moście. Rzucają w siebie czymś. Tak, ten kameraman odpycha Skibidi Toileta. Łamał jemu głowę i spuścił. Bardziej kark. Wow, oni też mają jakiegoś bossa wielkiego. O kurde. On ma laser w oczach. Czyli kamery mają problem. Bo boss ma mega ulti, można powiedzieć. Okej. Boss kamerowy. Boss kamerowy, czyli tu są bossy i tu są bossy. Tutaj w postaci kamera pająka, a tutaj latającej toalety, która strzela laserami z oczu. Wow, fabuła zaskakuje mnie. Patrz, spuszczam go! Spuścili bossa, bo mu weszli na plecy. Co jest? Okej. Dalej się spotkali na moście i będą walczyć. Giganty kontra kamery. I co? Wow, pancerna toaleta ich rozjeżdża, czyli... Zaczyna mnie to przerastać. Czyli na ich pająka odzewem była pancerna toaleta, której z pewnością nie da się spuścić. Tak!
bo nie będzie miała spłuczki lub coś. Porąbane. Nie no, ta każda toaleta musi mieć spłuczkę. Zobaczymy. W 15 filmiku kameraman tańczy taniec Fortnite'a. Gonią ją toalety. Gonią go toalety, no. I bossy. Ale on... to była zasadzka. On ich lurował, rozumiesz? Wow! Zrzuciła go jednak kamera. Zginął. I go... dobiła. Patrz. Kameraman stworzył kamerę w toalecie, rozumiesz? Podszywa się pod toalety, a w środku jest kamera i szpieguje ich od środka. Wow! Ale jednak go nakryli. Co? Kto takie coś wymyślał? Wow! Czyli jest jakaś nowa toaleta? Dobra, kamery dalej się skradają. Zakradły się. Boss dalej żyje jednak. I wydaje jakieś tutaj polecenia im. A oni z góry atakują go... laserem? Laserem i wszystko wybucha. Wow, kamery trochę w wygryw, co? Ale czekaj, te toalety zmutowały się w pająki roboty. Czyli obydwoje swoje taktyki jakby przejęli. Mocne, co? To jest nienormalne w ogóle, to ja nie rozumiem fenomenu tego. Ja też nie, ale to robi miesięcznie około 2 miliardów wyświetleń te wszystkie filmy. To jest chyba rekord YouTube'a generalnie. To jest takie niestandardowe bardzo. No i ta fabuła się nie kończy. Jestem ciekaw, ile gościu zrobi tych odcinków. Epizod 18, jakiś gigant kamera. Został... żołnierz, to no. Ta żołnierz. Albo jakiś Rambo, coś takiego, nie? Leci pająk. Wow, czyli Skibidi toilety mają... olbrzyma, olbrzym kamera. Dobra. Jedzą sobie normalnie frytunie. I patrzą, jak on się z nimi rozprawia. Okej, ale to się zaczyna robić coraz większe, na większą, coraz większą skalę. Tak jest. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co toalety będą musiały wymyśleć. Patrz, spalił go kamerą. A ten klaska. On ma tutaj w klatce piersiowej jakąś broń. No, no, jakąś broń. Dobra, czyli kamery zbudowały olbrzyma, który sobie poradzi z pewnością z tym bossem, albo padnie. Patrz, ma tarcie. Wow. Co to leci? To ten pancerny! O kurde. Patrz, uszkodzili go. Żyje. Ucieka. Ucieka, bo go uszkodzili. Faktycznie, no. Czyli kamery teraz muszą coś wymyślić. I wymyślają. Co one robią? Przesłuchują Skibidi Toilet, widzisz? I on gada cały czas to samo. Jak tak, oni mu pokazują, gdzie jest twój boss. On mówi, a on mu nic nie mówi. Oni mówią, okej, okay, spuszczaj go. O kurczę, ktoś się wkurzył. Boss widział przez okno wszystko. Dobra. Co to ma być? Boss wali laserem z oczu, a ci chcą go spuścić, patrz. Mają to, mają to, robią to. Tak! Nie, spuszczą go? Tak łatwo? Nie da się go spuścić? Nie da się raczej, za mało mają siły. O kurde, jakiś mutant Skibidi, no widzisz? Czterogłowy. Hybryda Skibidi, no. O, naprawiają tego, wielkoluda, widzisz? Kamerę naprawiają u siebie gdzieś w centrum dowodzenia wielkoluda. A tu robi zjazd Skibidi Toilet, no. O kurczę, jak się zesrali! Bo za dużo chyba ich było. Albo odżył robot. Patrz, z paluszka ich walnął. Oni go chyba ulepszyli teraz jeszcze. Tak! Ale porąbana akcja! Epizod 24. Toalety się zbuntowały i normalnie atakują kamerówman. On ich spuszcza, więc sobie na razie z nimi jeszcze jakoś radzi, ale z tym raczej sobie chyba nie poradzi. Wow! Nie! Patrz, kameraman! Szary albo biały jakiś, widzisz to? Nowe jednostki dołączyły do kamer. Czemu oni tańczą taniec Fortnite'a? No bo jest popularny. Czemu on jedzie na toalecie? Wymyśli jaki sposób poruszają się? Nie, wykorzystują znowu, toalety? Znowu ich lurują. Luruje, tak. A oni zbudowali głośnik pająka, który rozwali ich basem. Który pęka szkło pewnie. Tak. A kamery mają słuchawki na uszach i nic nie słyszą. I się cieszą. Ale przypał. Dobra, kamery walczą tutaj z toaletami cały czas. Okej, co mu zrobi? Kopa? Ja mu dał mu kopa. Wow! O nie! O kurde! On wygląda jakby latał z kosą z Counter-Strike'a. No tak! Karambit, coś tam. Patrzcie na to. Co się dzieje? Jaki głośnik mutant! Kameraman, głośnik z bazuką w ręku. Nowa jednostka, mocna. I siadł na toalecie. I teraz on jest łapka w górę dla niego, bo wam pokazał. 27 epizod. Gdzie my jesteśmy? W bazie toalet. A może jakieś więzienie to jest chyba?
O kurczę, ktoś tak, puka do drzwi. Tak, kamery nadzorują. Wow, kamery robią wjazd na siedzibę. Co jest? Patrz, zdążył go spuścić, zanim nas zjadł. Toalety teraz mają mega problem. Muszą coś wymyślić, kurczę. A to kto? Jakaś nowa jednostka, no. To chyba ta, którą rozwalił kameraman z głośnikiem i bazuką. On coś im mówi, co mają zrobić. Patrz, jest tutaj! Nakryli go, ale jednak wjeżdża. To jest dla mnie zbyt straszne, nie? Ja będę miała koszmary przez to pewnie w nocy. I będziesz cały dzień śpiewała, ale listwa! Na pewno mi się wkręci! Yes, yes! Na pewno mi się wkręci. Wow, mega fajnie wygląda ta postać. Okej, tutaj widzę, że kamery świętują. I siedzą na kiblu! O, i wow, nowa jednostka? Jakiś elektryczny? Elektryczna to... Aleta! Wow! Electro Wizard toaleta. Wszyscy w szoku. O kurczę, jak ona jest szybka! Oni jej nawet nie widzą. Ich kamery są za wolne, żeby to zarejestrować, rozumiesz? Chyba tak. Na innych częstotliwościach. Może nadają. O kurczę. Oto czyli toalety coś wymyśliły. Okej. Okay. Trzymają, patrz. Idzie. Toaleta man, który wpuścił mu w głowę sondę jakąś, jak w Matrixie. Teraz kamera będzie z toaletami chyba. Tak. Nie. Tak, ona teraz działa na rzecz toalet, kamera. Szczepił implant jakiś, tak. No. Tak. Patrz, co one robią, buty z kibli. Okej. I niby kamera... chodź do nas będzie. Nie, sabotują ich od środka. Tak, tak. Dobra. Wow. Dobrze to wymyśliły toalety. Dzięki tej elektrycznej toalecie, patrz. Jest nowa toaleta Moro. Jakiś czołg. Czołg, no. Który wali laserami. Ten przylatuje i co? Połamie go? Ale u góry, patrz. Nie gadaj, że sonda mu wejdzie w kręgosłup i przejmą kamerę głośnika. Uwaga. On w nas strzeli teraz pewnie, tak, bo zrobił się zły. Nie, przejmą go czy nie? Tak, przejęli chyba go. Przejęli go, no. Mhm, przejęli, o kurde. Bo się świeci na niebiesko. I co zrobią? Palnie se w łeb? Nie, myślałem, że se w łeb palnie. Kamerę, przepraszam. Strzeli w nas. Epizod 33. Przylatające głośniki. Kamera już się jakby zziomkowała z bossem toaletowym. Zniszczyli YouTube'a. Zniszczyli. O nie, 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 tak być nie może. Trzeba pokonać te toalety. Co jest? Co jest? Co to jest za... Wow! Jakaś nowa jednostka. Toaleta na nogach. Co się dzieje? Dobra, idzie zła kamera. Zapali ją. Rozszarpią ją tak w trzech. Wyciągną mi tego. Pluskwę, no. Spieprzył. Mają. I co teraz? Że takie małe główienko tyle narobiło dymu. Zaprogramują go tak, żeby teraz przejąć toalety. Jest szansa, oni coś już robią z nim, no. Faktycznie. Patrz, tutaj też są ci, którzy są opętni. Dostają laserem i oni odpadają. Kamery stworzyły specjalny laser, dzięki któremu pluskwy się odklejają. Aha. Dobra. I nakryli ich. Patrz, trafili w swojego. Zadziała to? Nie. Ten laser jednak nie działa. Rzucił nam. To nam rzucił. My musimy teraz walczyć. W imię kamer my, a my i... my uciekamy. Okej, okay, jest przypał. Okej. Okay. Kamery jedzonki. Sobie zajadają jedzonki. Ma pistolety laserowe, elektryczne. I co, będzie celował swoich, żeby ich odtruć? Tak, swoich jakby odtruwa. A ci od razu ich spuszczają, zadowoleni, elegancko. Okej, okay, okej, okay. Udało mu się bossa, tak? Tak, udało się też bossa spuścić w kiblu, jak to brzmi? Okej, okay, łapka w górę, dobrze. O, patrz co się dzieje! Zaprogramowany czołg. Jakiś czołg z działem laserowym. Czy tam elektrycznym. Ho! Ta nowa jednostka. Hybryda. Ale czy ta hybryda... Kurczę, ta hybryda chyba nie działa na nią ten laser. I nie da się jej spuścić, bo ma specjalną, założoną jakąś starą, zardzewiałą spłuczkę, którą nie da się spuścić. Okej. Okay. Jest i czołg. Wali laserem w tego? W
Pająka walnie, czy kameramana głośnika? Kameramana głośnika? Aha, w ostatniej chwili. Przyszedł w zbroi boss toaletowy. Okej. Jeżeli wytraliście tego momentu, napiszcie w komentarzu, za kim jesteście. Team kamery, czy team toalety? Ja nie będę mógł w sumie teraz normalnie do toalety pójść. Będę się bał, że wyskoczy mi skibidi tam, 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 jest, jest. Ja się zaczynam bać tej kamery. A no, też prawda. Okej. 39 epizod. Co się napieprzają? Cały czas się kopią, walczą, spuścił jedno. Ha! Okej, okej, a co z tą toaletą? Wystraszyła się czegoś. Telewizor przyszedł. Idzie Mr. Telewizor. Aha, i wszystkich skanuje. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Dźwięk dziwny, zahipnotyzował ich? Tak, tak. Po prostu sprawia, że oni jakby stają w miejscu. Ściągnąć można klapkę, która zabezpiecza spłuczkę wtedy i można ich spuścić. Czyli jakby ich zamraża. Uśmiechał się do nas. 40 epizod, czyli przedostatni. Toalety dalej atakują. Miasto płonie. Ale jest z nami pan telewizor. Turbo telewizor. Wow, ma 5 telewizorów. Wygląda jak oktopus. Czyli można powiedzieć, że telewizor oktopus. I co on zrobi? No, on ich hipnotyzuje. Hipnotyzuje ich? Jestem ciekawa, czy to jest jakieś głębsze przesłanie. Uśmieszek, mega słodki. Czas na ostatni epizod, który został dzisiaj dopiero dodany. 41 epizod. Co tu się wydarzy? Założyli na kamerę jakąś tą osłonę. Tak, i teraz kamery jakby, nie wiem, nie będą stały też w miejscu? Albo dzięki temu możemy coś więcej zauważyć? On działa generalnie na jakichś innych falach. Podczerwieni może, czy coś. Aha. Zobacz, co się dzieje. Nie no, to ale ty wow. Nie ma szans. Wow! Skibidi. Dom, 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 jest, jest! Skibidi, pa, pa, pa. Okej. Okay. Telewizor jest ultra mocny. Uśmieszek jakiś? Lub coś? Dajcie znać w komentarzu też, czy podobała wam się taka podróż i dajcie znać, czy zrozumieliście chociaż trochę fabułę, bo ja troszeczkę zrozumiałem i w sumie jestem ciekawy, co się dalej wydarzy. Ja jestem bardziej ciekawa... Co toalety wymyślą? Na co ma to przełożenie i czego to tyczy, bo wątpię, że to jest taka bajka wymyślona tako po prostu, tylko to ma jakieś głębsze przesłanie. Mi się wydaje, że gościu wymyślił, zwiralowało i po prostu dalej będzie... Dalej w to szedł! Podejrzewam, będzie ze 100 odcinków. Jeżeli chcecie więcej odcinków, żebyśmy dla was nagrali na przykład za miesiąc, dwa, jak na przykład wyjdzie kolejnych 30, to zostawcie łapkę w górę, 10 tysięcy łapek i to będzie dla nas wyraźny znak, że to chcecie. Wbijacie na nasze Instagramy, do JJ-ki, do mnie, linki macie w opisie, a jeżeli chcecie więcej odcinków z reakcjami, no to też możecie wbić na kanał JJ-ki, bo u niej też raz w tygodniu pojawiają się reakcje. Trzymajcie się, hej!